Jak Wikipedia zmienia świat. Rozmowy o największej encyklopedii w historii. Przed mikrofonem Borys Kozielski witam serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Jak Wikipedia zmienia świat. Dziś do mikrofonu zaprosiłem Piotra Gackowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli PMG tak. Ty masz taki pseudonim, czy nick, jak to się nazywa? To się wywodzi jeszcze z czasów przed Wikipedii. To są moje inicjały, Piotr Michał Gackowski. Kiedyś na bardzo szybko potrzebowałem NIKu w momencie, gdy wysyłałem mój pierwszy tekst do zinu internetowego ActionMag. Więc najpierw musiałem wymyślić sobie nick, a później musiałem zarejestrować, konto w wirtualnej Polsce, żeby móc mieć w ogóle e-maila, żeby wysłać e-mailem mój tekst do zinu internetowego. Stąd właśnie inicjały wtedy się wzięło, że musiałem coś na bardzo szybko w kawierence internetowej wymyślić jakiś nick, więc to było pierwsze, co mi przyszło do głowy. Bo to bolo. były czasy chyba, kiedy nie można było całego imienia i nazwiska zmieścić, bo było ograniczenie co do liczby znaków, prawda? Tak. W, tak. w adresach e-mail tak, chyba do, no, do siedmiu czy do sześciu. To, czy... był, to był moment, w którym... E w którym można było bardzo krótkie loginy spokojnie załatwić na, na wirtualnej Polsce, czy na, później na, na Google, więc e, tak. No, Teraz się ty... robi już ciasno. Dosyć. Tak. No w każdym razie zaprosiłem cię, bo jak spojrzałem na liczbę Twoich edycji, no to rzadko kto może się chyba pochwalić, ja nie wiem czy w ogóle ktoś może się pochwalić, 302 754 edycje wczoraj tak. zarejestrowałem wzrokiem. Eee, na polskiej Wikipedii mam najwięcej edycji, druga osoba ma coś w okolicach 290 tysięcy, tak mi się wydaje, a później kolejne to już są, to już jest jakby daleko w, o dziesiątki mm. tysięcy ode mnie gdy sprawdzałem, porównywałem na przykład na którym miejscu byłbym w, na angielskiej Wikipedii, to z moimi 300 tysiącami byłbym gdzieś w okolicach. Byłbym w top 500, natomiast w top 500 globalnie, jakbym mhm. powybierał najlepszych użytkowników z, z niemieckiej e, i tak dalej. Wydaje mi się, że na angielski byłbym w top 100. Natomiast. To jest też cecha tego, że im większy projekt, tym, tym łatwiej jest na e, nastukać edycji, bo na przykład znajduje się ten sam błąd na większej liczbie haseł. Więc e, więcej edytorów popełnia podobny błąd, więc jeżeli znajdę na przykład który napisane przez Uotwarte. To powiedzmy, na projekcie, który ma milion haseł, jest znacznie łatwiej mi to znaleźć i poprawić w iluś miejscach, niż na projekcie, który ma 100 haseł. Mhm. Czysto, czysto pod takim ja. względem jest. No, ale jest to, to, to też załatwiają boty, i ty też masz swojego bota, chyba, tak? I bot nie jest zliczony do tych edycji. Nie, nie, nie. Wszystkie, wszystkie edycje, które idą z mojego konta, są tylko i wyłącznie edycjami. Za każdym razem klikam. Przycisk Save, zapisz. To są tylko i wyłącznie moje edycje. To, czym ja się charakteryzuję, to to, że nauczyłem się skrótów klawiszowych, ponieważ na przykład Alt-Shift Est oznacza zapisanie. Hasła, hmm. więc otwieram. Dajmy na to. Ostatnio mam coś takiego, że poprawiam nie, błędne kursywy hmm. albo jakieś e, technicznie hasło poprawiam. więc w tym momencie posługując się skrótami klawiszowymi, na przykład Control Tab, czyli przejście na kolejną hmm. zakładkę, na kolejną kartę w przeglądarce, a później e, Chyba Alt Shift S, zapisanie, powoduje, że, że mogę bardzo szybko zapisać bardzo, hmm. e, bardzo duże zmiany. No byłem na prezentacji właśnie, tak. jak pokazywałeś, ile, ile jesteś w stanie otworzyć stron. To chyba zależy od pamięci RAM bardziej, czy od um, zdolności przeglądarki. W miarę jak przeglądarki poszły do przodu i rozwijały się, um, naraz udaje się otworzyć coraz mniej tabów. Gdy, byłem, gdy używałem Firefoxa chyba 4.0, to raz udało mi się w życiu otworzyć... 1000 kart. No, ale to nie ukrywam, że to było. Chciałem sprawdzić, co ile się da, można. Mhm. ile można, i rzeczywiście otworzyłem 1000 kart. Natomiast to było, to zajęło jakieś 20 minut, zanim się wszystko załadowało. 10 mhm. minut powstało, i później przeglądarka klękła. Natomiast w tej chwili to, co mogę spokojnie powiedzieć, to jeżeli robię jakieś poprawki, to do 200 kart używam. Robiąc seriami um, jedno zadanie um, z listy. Um, natomiast wiem, że już nie wiem, przy 300 już, już powoduje spowolnienia, nawet jeżeli komputer ma dość dużo ramu. I to jakiej wielkości masz monitor w takim razie? Bo to chyba musi być dawno. akurat nie, um, nie. Nie jest to problemem, ponieważ na każdej karcie zwykle robię jedną rzecz, więc mhm. uh, jakby nie, nie, pod, nie, nie potrzebuję naraz widoku wielu kart. Dajmy, dajmy na to. Poprawiam błąd, który polega na tym, że ktoś otworzył kursywę i nie zamknął kursywę. Co powoduje, że w jednym momencie muszę kon kontrolować tylko i wyłącznie jedną mhm. kartę, i jak, jak znajdę ten błąd, który, który jest problematyczny, to przechodzę do, 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 mhm. do kolejnej, do kolejnej. E, więc e, moje podejście do edytowania jest specyficzne, ponieważ traktuję Wikipedię nie w celu. Ja przychodzę na Wikipedię, żeby ją tworzyć, tylko żeby ją ulepszać, plus poprawiać błędy techniczne. Obecnie, obecnie mój profil edytowania tak wygląda to się zmieniało w. No właśnie, w i chciałem do tych, do tych początków wrócić, bo. No, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś zainteresował się tym, żeby zamykać kursywe w kodzie tak. i dlatego otwiera tysiąc kart, żeby, żeby to dokonać, prawda? Coś musiało innego cię zainteresować. I co to było w takim razie? To były hasła militarne. Moja kariera Wikipedysty zaczęła się chyba w 2006 roku, w którym na jednym z ostatnich roków studiów zajęcia miałem tylko w czwartek. Więc tak naprawdę cały, cały pozostały tydzień miałem, miałem wolny, mogłem robić co chciałem, oglądałem tony seriali i tak dalej. No ale jak, jak na przykład pamiętam, że obejrzałem w ciągu dwóch tygodni dziewięć sezonów Stargate SG1, co oznaczało, że już śniłem serialem i tak dalej. No to chciałem, żeby, żeby jednak wejść i, i coś. Poczy... Gdy byłem dzieckiem, lubiłem czytać, nie wiem, o, o marnarce, czyli nie wiem. Mhm. Wielkie dni małej floty albo mała flota, wielka duchem, to są książki e, Petry, Pe, Pertka. A, więc za, zawsze, zawsze mnie to jarało, więc próbowałem szukać tego na internecie. I już w 2006 roku to było tak, że były jeszcze strony fanowskie. Ale już Wikipedia zaczynała być dobra, jeżeli, jeżeli chce ktoś tylko wejść i poczytać po polsku mm -hmm. o jakichś militariach. Bo, to jest, bo, bo w tej chwili jest tak, że dość dużo tych stron fanowskich zniknęło, ponieważ cała ta wiedza z hobbystów, zapalonych ludzi, oni zostali wciągnięci na Wikipedię. Część z nich się odbiła, ale, ale jakby ich wiedza została na Wikipedii, więc, e, więc jest tak, że ta wiedza jest gromadzona. Więc na przykład, jeżeli ktoś w tej chwili, jakiś hobbysta, chciałby na przykład zrobić sobie stronę, nie wiem, o T-34, o czołgu T-34 no, tak albo jest. jakimś mhm. taki ten, Tak, natomiast na polskiej Wikipedii te hasła już są... Albo dobre artykuły, albo ilościowo jest tego tyle, że, że ludzie wolą przyjść na, na polską Wikipedię. W 2006 roku było trochę inaczej, ponieważ wtedy na przykład um, ja lubiłem czytać hasła edy edytora Jay Mastera, który później zmarł, a, i była sytuacja, w której czerpałem wiedzę z haseł z, od jednego czy dwóch e, edytorów. Po czym pamiętam, że dwa, 3 lata później by byłem taki trochę zażenowany, bo te hasła musiałem kasować. <noise> bo, bo się okazało, że nie spełniały już, mhm. część z nich nie spełniało wymagań, one były przepisywane ze słowników wojskowych, przez co były chodziło o, o, o długość. Um, on Potrafiły być jedno- albo dwulinijkowe, co powodowało, że one no już przestały spełniać um, swoją rolę, często były łączone. Więc to był moment, w którym ja się zajerałem o, jest Wikipedia i, i mógłbym coś zrobić. Twoja praca nie pójdzie na marne, tak? I to, to było bardzo dla mnie ważne, ponieważ przeżyłem w swoim życiu Kilka momentów, w którym na przykład bardzo mocno angażowałem się w życie danego forum internetowego. Po czym ktoś czegoś nie dopilnował i całe forum padło. Próbowano to odbudować. stracił zainteresowanie, może. Nie, nie, nie. Padło w sensie, a, w sensie utraty bazy danych, mhm. e, wszystkie posty zniknęły i tak dalej. Więc to jest to, co dla mnie osobiście jest bardzo istotne. Czas, który zainwestuję w Wikipedię, nie. Mam większe przekonanie, że, że ta praca nie zniknie. Bo już kilka razy w moim życiu zdarzyło się, że po mm -hmm. prostu cały, albo cały projekt został technicznie zamknięty, albo um, albo um, ludzie odeszli. Natomiast na Wikipedii to mam świadomość, że, że to jest miejsce, które nawet jeżeli zmniejszy się zainteresowanie, to same strony um, zostaną. A nie przyjdzie ktoś taki jak ty przyszedłeś i skasuje ci te hasła? E od samego początku to jest, to jest coś takiego, co widziałem, że często charakteryzuje pewną grupę administratorów, że ci administratorzy niechętnie i doświadczeni użytkownicy niechętnie piszą małe hasła. Bo raz, że to jest takie niezgodne z ich wewnętrzną dumą, że przyszedłem hmm. i napisałem hasło na cztery linijki. No. Nawet jeżeli te cztery tak. taki zalążek artykułu, że to jest, e, mogę to zrobić. Zazwyczaj e, moja wiedza i krótkie, krótkie googlowanie spowodują, że, że mogę, mhm. mogę to hasło zrobić i to będzie poprawnie techniczne, i, i sam ocenię, czy, czy jest encyklopedyczne. Natomiast moja wewnętrzna duma, nie wiem, nie pozwala mi zrobić hasła o, o, o sobie i nie wstawić infoboksu. No, bo, no ja wiem, że to jest cztery kliknięcia. Znajdę sobie który infobox i, i wstawię. No tylko, że to jest kolejne 10 minut, to jest kolejne, kolejne minuty, więc jest tak, że czasem, jak ktoś mnie poprosi, to to, to o, co, o co oni mnie proszą, to jest często 10 minut, ale ja wiem, że, że te 10 minut zrobi hasło, które. Zostanie na Wikipedii, ale to nie jest zgodne z moją dumą, więc do, dodatkowo przynajmniej 20-30 minut będzie więcej, mm -hmm. bo trzeba, trzeba infobox stawić, trzeba kategorię no, wstawić. To się pod tym nie podpiszesz, że Tak, tylko tak. Tak, Rozumiem. tak. No ale to, to Cię właśnie tak wkręciło? To znaczy, co Cię wkręciło? Wkręciło mnie to, że zauważyłem, że jest dziura, bo wtedy było tak, że na polskiej Wikipedii głównie królowały hasła o polskich okrętach. Z militariów. I z militariów. Mhm. Polskie okręty, bo głównie, głównie specjalizowałem się w, w okrętach. Polskie okręty, jeden z kolegów był mówił w języku rosyjskim i czytał w języku rosyjskim, więc dość dużo, dużo było haseł, właśnie rosyjskich. Natomiast byłem zdziwiony, że niewiele było, nie wiem, brytyjskich albo amerykańskich. I to jest ciekawostka, bo. Zgodnie z prawem amerykańskim, wszystko, co jest zrobione dla amerykańskiego rządu, jest na wolnej licencji, czyli na przykład. W domenie publicznej. Domenie publicznej. W domenie. Więc zdjęcia, które są robione przez, um, przed, um, przez żołnierzy amerykańskich, jakby przeznaczonych do, do robienia zdjęć, um, one są w domenie publicznej. Przez co my, jako Wikipedia, bardzo mocno z tego korzystamy. I jedną z prac, które zostały wykonane dla rządu amerykańskiego, jest słownik amerykańskich okrętów wojennych. Więc na angielskiej Wikipedii zrobić hasło, to jest przejść na ten słownik, skopiować go, skopiować tak naprawdę to hasło z tego słownika, zmienić format daty z wojskowego na jakiś taki bardziej ludzki, dodać linki i hasło jest gotowe. Mhm. A więc ja zajmowałem się, brałem to hasło, które w większości było brane z tych, z tych słowników i tłumaczyłem je na język polski. Więc w momencie, w którym ja zacząłem moją pracę, najpierw zacząłem to w taki sposób, że na polskiej Wikipedii była lista amerykańskich pancerników. To jest około 65 jednostek. I tam było, nie wiem, ze 3-4 hasła, może, może trochę więcej, ale nadal to było, nie wiem, nie więcej niż 10. No więc ja, ja zacząłem uzupełniać tę listę, tłumacząc hasła z języka mm -hmm. angielskiego. Później zrobiłem inne listy, na przykład, nie wiem, lista amerykańskich krążowników, amerykańskich niszczycieli, tak, nie wiem, tam z 20-30 takich list. Najpierw się skupiłem w ogóle, żeby listy przenieść. A później, później schodziłem niżej, bo hasła na przykład okrętowe, nie wiem, jeżeli wyszła seria 150 niszczycieli, to tak naprawdę tak z połowa hasła jest taka sama, no bo one wszystkie miały te same działa, wszystkie miały te same napęd i tak dalej, więc. Pozmieniać daty na samym początku, zostawić technikalia takie same i później tylko losy okrętu e, zmienić i, i ewentualnie w infoboxie ze 3-4 zmiany. Więc bardzo, bardzo szybko w taki sposób potrafiłem naprodukować dużo. Dużo treści i nawet przyznam szczerze, że byłem dumny z siebie, bo jestem przekonany, że niektóre hasła, które wtedy przetłumaczyłem, nawet do dziś potrafią być jedymi, jedynymi źródłami w języku polskim, takimi ogólnodostępnymi. Nie wiem, o jakichś amerykańskich niszczycielach z pierwszej wojny światowej, gdzie generalnie w Polsce zainteresowanie tym jest. Niskawe, ale jeżeli ktoś akurat potrzebuje, to dzięki mojemu hasłu, a, które zostało przetłumaczone, no, z, będzie mógł zębki. się zainteresować tak. w ogóle tym, tak. bo, bo to w ogóle zaczęło funkcjonować. I tam ilustracje też były, tak? Po prostu i to. <laughs> Czy nie do wszystkich? Też, te, bo to już jest też, jakby druga wojna światowa, już jest też w, w domenie publicznej. Tam też właśnie zdjęcia na korzyść amerykańskiej marynarki też, też było dość dużo zdjęć, więc tak. Więc tam było też e, dość dużo takich sytuacji. U mnie jest tak, że ja lubię rywalizować. Więc po pewnym czasie. A miałeś konkurencję w ogóle? E, wtedy. Jeżeli chodzi na przykład o tworzenie haseł wyróżnionych, czyli dobrych artykułów albo artykułów na medal, to wtedy miałem, miałem rywali, przez co dla mnie korzystne było, że właśnie te, te hasła były już gotowe na angielskiej Wikipedii. Więc dla mnie to była kwestia przetłumaczenia iluś haseł z angielskiej Wikipedii, sprawdzenia mniej więcej, czy te źródła pasują. Ehm, i e, wtedy wręcz to po prostu było, że, że byłem tłumaczem z angielskiego na polski. W taki sposób e, moja wiedza o języku angielskim dość mocno wzrosła. Plus, wtedy to był moment, w którym to mi się mocno przydawało. E, szukałem wtedy pracy i to był zawsze punkt, który jak ludzie czytali moje CV, ja tam miałem wpisane, że jestem administratorem polskiej Wikipedii, to zawsze zwracało uwagę. To zawsze był, to zawsze atut, był. Tak, to, był to był taki punkt, który ludzie nie oczekiwali czegoś takiego, i to był moment, w którym, na przykład, jak przychodziła na rozmowie rekrutacyjnej, ten moment, w którym, no to pogadajmy chwilę po angielsku. To zwykle właśnie było, no to pogadajmy o hobby i w tym momencie ja już jakby tłumaczący te hasła z angielskiego na polski spokojnie mogłem, e, znałem się na tyle, a na, na tym, że, że jak najbardziej mogłem na ten temat długo, długo mówić. Więc to było coś, co mocno mnie interesowało. Później chciałem. Później zauważyłem, że. E, Zawodowo jestem testerem oprogramowania, co powoduje, że moim zadaniem jest albo znaleźć błąd, albo powiedzieć, że raczej błędu nie ma. I zacząłem znajdować coraz więcej problemów na Wikipedii, które wiedziałem, że są łatwe do naprawy. Łatwe do naprawy, tylko potrzebuję listy, na przykład, haseł, które, które mają dany, dany problem. Wtedy też e, pojawiały się nowe inicjatywy, na przykład wersje przejrzane, gdzie trzeba było po raz pierwszy przejrzeć hasła. E, Tylko 2008 chyba, tak? Nie wiem. No, co, 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 coś takiego. No i jasne, są hasła, które, e, które wymagają bardzo dużo uwagi, żeby to przeczytać. A są na przykład kategoria Urodzeni w 1984 roku. I tam też trzeba przyjść i kliknąć, tak przejrzałem to. Więc, więc dzięki swoim umiejętnościom wyniesionym z pracy, czyli umiejętnością pracy z przeglądarką, wiedzą co tam można trochę podmienić, żeby, żeby przeglądarka działała szybciej, potrafiłem działać szybciej i bardziej sprawnie, koncentrując się na, na jednym zadaniu. Stąd właśnie. Stąd właśnie bardzo, bardzo dużo wysiłku włożyłem w oznaczanie tych haseł jako, jako pierwszych. Nie wiem, jak czyta się powiedzmy o, o piłkarzach z Ameryki Południowej, to spokojnie mogę powiedzieć, że przeczytałem tam dość, dość dużo tego. Głównie też kategorie, jakieś przekierowania, ta, takie rzeczy, które nie są na pierwszej linii, bo mhm. ja no nie lubię za bardzo być na pierwszej linii, nie wiem. Hasło aborcji, LGBT, polityka, wszyscy naj... O, politycy albo, co gorsza, pierwsza lina hip-hopu. To jest e, e, bardzo duża liczba haseł o polskich hip-hopowcach jest zablokowana dla edycji, e, dla... Niezarejestrowanych użytkowników, właśnie z tego powodu, że tam, tam są stale wojny. Albo widzę w Łódź i Łódź, albo Legia Warszawa, albo jakieś takie, takie rzeczy, które ludzie przychodzą i wandalizują. Potrafię to robić, natomiast to nie jest to, co lubię robić, więc ja stwierdziłem, że wybiorę sobie taki, taki obszar, który. Który nie tylko mogę wnieść coś, ale też mogę zorganizować pracę dookoła niego. Błękitny ocean, tak zwany. Tak. Bo moim podejściem było na przykład: Ja mam świadomość, że jestem bardzo wydajnym edytorem i jeżeli usiądę, to mogę zrobić X edycji, ale nadal jest tak, że. Jeżeli tą pracę rozłożymy na 4 czy 5 osób, to, um, to one też będą miały satysfakcję, i nie jestem tym punktem krytycznym, który jak odejdzie z Wikipedii, to nie będzie tej wiedzy. Stąd. A było więcej zainteresowanych, tak, którzy edytowali to, te hasła? Jeżeli chodzi o hasła okrętowe, to, to było w, w historii, powiedzmy, od no 2006 roku, to, to jest 14 lat, więc trochę, trochę osób przyszło, trochę wyszło. Zwykle to jest kilka osób, które naraz edytują. I one się zmieniają. Jest, jest kilku użytkowników, którzy są dłużej niż 10 lat, w tym ja. Natomiast jest tak, że co kilka lat przychodzi jedna osoba, która robi bardzo duży wkład w, w treść, bo przychodzi z, z tematyki, która nigdy nie była mhm. poruszana. Natomiast, nie wiem, kilka lat temu przyszedł użytkownik, który potrafi napisać hasło o francuskich okrętach podwodnych. No i o polskich okrętach to jest w miarę, da się napisać. O amerykańskich jest prosto, bo tych źródeł jest bardzo dużo. No ale po francusku to, to już nie jest trywialna sprawa. Tak? To, to nie jest tak, że wejdzie się do pierwszej, do pierwszej księgarni i wyciągnie się książkę na temat francuskich okrętów podwodnych z II wojny światowej. Więc, więc bardzo często jest tak, że ktoś taki przychodzi. Więc... Ja się zaangażowałem w, w łączenie ludzi. E, na przykład, w, jeżeli była idea zrobienia projektu Polska Marynarka Wojenna, to ja się nie specjalizuję w polskich okrętach, natomiast pomogłem zrobić tabelki, pomogłem zrobić strony, zrobiłem konkurs, okręt za dobrą monetę. No właśnie, na czym polegał ten konkurs? Konkurs, konkurs polegał na tym, że jeżeli stworzyłeś hasło o polskim okręcie e, i doprowadziłeś to hasło, którego has nie było. chodziło o, dopro o, o, o doprowadzenie hasła do dobrego artykułu, mm -hmm. czyli takiego statusu, że Wikipedyści twierdzą, że to hasło już e, Posiada większość, większość treści, które powoduje, nie ma, nie ma bardzo dużych problemów technicznych, nie ma jakby wszystkie. wszystkie... Już jest. Tak, tak jest, 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 mhm. jest ok. Um, więc jeżeli doprowadziłeś no, bądź doprowadziłeś hasło do um, dobrego artykułu. To dostawałaś ode mnie monetę, taką pamiątkową. Bank Polski wydał, wydał serię monet z polskimi okrętami albo samolotami, czymś takim. Więc ja, ja poszedłem po prostu fizycznie do banku. Kupiłem nam ze 20 czy 30 monet z, chyba z, z którymś z polskich niszczycieli, chyba z Błyskawicą albo Piorunem i... I w pewnym momencie było tak, że zrobiłem listę ludzi Natalia Kozakowska wysłała to do, do, do odbiorców. Ja już nie chciałem się jakby tymi wszystkimi adresami i tak dalej przejmować, więc tu zrzekłem się całej idei na, na korzyść Stowarzyszenia Wikimedia Polska. No i co? To, ta akcja przyniosła jakieś efekty? To takie? było coś, uważam, że, uważam, że to było pozytywna sprawa, bo, bo ci ludzie coś fizycznie dostali. No dobra, to była dwuzłotówka w ładnym opakowaniu, więc jakby zarobić na tym na, na życie się nie da, ale, ale to było coś takiego, co wydaje mi się, że to jest dobra pamiątka, bo na Wikipedii bardzo często jest tak, że potrafimy pracować... W... Jakby mi ktoś płacił, płacił za tą pracę, to bym jej nie chciał robić. No Znalazłbym sobie jakąś taką, która mniej mnie frustruje, natomiast to jest, to jest ciekawe, że jakby mieli mi za nią płacić, to bym jej nie chciał robić. Właśnie to jest, to jest ten fenomen chyba w Wikipedii, prawda, że że jak okej, okay, jak ja chętnie dołożę się, bo, bo to nie zginie. Hmm. To już o tym mówiliśmy. I właśnie to, że, że wszyscy tworzymy coś takiego, co, za co nic, jak gdyby nie otrzymujemy żadnej wymiernej takiej bezpośredniej korzyści finansowej, tak jak w pracy. Hmm. Jest to coś zupełnie innego. No dobrze, ale opowiedz mi w takim razie, bo. No, tak, taki przedstawiłeś trochę sielankowy obraz tego, <laughs> tego swojego początków z Wikipedią. 2006 rok, no to piąty rok istnienia Wikipedii mm -hmm. w ogóle. No to jeszcze bardzo mało haseł było w porównaniu tak, z tym, co jest w tej tak. chwili. Podejrzewam, że jakieś nie, niecałe 100 tysięcy. Nie, to jakby to było niskie kilkaset, jakieś. 400, powiedzmy 400 tysięcy. Pamiętam, że o, o do... 500 tysięcy już, już rywalizowałem, próbowałem napisać czasu numer 500 tysięcy. W tej chwili jest milion trzysta, mamy 2020 <noise> Chyba trochę, trochę więcej. Nie pamiętam, czy milion czterysta nie... Może to, już, są, no. to, to jest ten, ten region. Nie, nie zwracam już uwagi tak mocno na... No tak, ale wtedy troszkę inne zasady obowiązywały, tak. bo nie było właśnie tych przejrzanych wersji. Było jeszcze du tak. dużo luźniej. nie wymagane były tak źródła chyba, tak, jak w tej tak, chwili. Tak, tak, tak mocno nie... E, było inne podejście po pierwsze. Oczywiście jak większość Wikipedysów, moje pierwsze hasło zostało skasowane. A no właśnie o to chciałem spytać, tak. tak. Czyli jakie hasło pamiętasz? No to, Pamiętam, to, że to boli, e, bo, Oczywiście, że boli, jak, jak bardzo mnie to wkurzyło, że ja tu skorzystałem na bo Po prostu czytałem, wtedy mocno korzystałem z wirtualnej Polski, więc e, było tak, że jakieś hasło się pojawiło na wirtualnej Polsce o jakiejś wsi walizki, która ma najdłuższą nazwę na, na świecie. A więc wszedłem na polską Wikipedię, zauważyłem, że nie ma tego hasła, więc stworzyłem hasło, że tam skopiowałem tą nazwę bardzo długą z wirtualnej Polski, po czym napisałem, że tam wieś w Szkocji z najdłuższą nazwą, czy coś takiego, i tyle. Żadnych kategorii, nic, żadnej, nie wiem, liczby ludności, tylko po prostu jedna linika, no, dwie, bo ta nazwa była dość długa, i i tyle. No i hasło poleciało po, nie wiem, tam kilku godzinach akurat. E, oczywiście. Ale kto ci skasował, to nie pamiętasz. A nie pamiętam? Pamiętam, oczywiście później po latach sprawdzałem. To był jeden z, z ludzi, z którymi później bardzo silnie współpracowałem, więc to było, to, to, to dodatkowe było. No, ale jakie emocje to były, powiedz? No był to był. Oczywiście, że to było. Byłem poirytowany, że, że kasują mi tu. Ja poświęciłem 5 minut na ulepszenie Wikipedii i oni, oni mi to skasowali. Natomiast, no, mam świadomość, wtedy oczywiście nie wiem, nie, nie czytałem o filarach, o niczym, tylko po prostu hej, Wikipedia, który, którą każdy może edytować, więc wsiadam i, i edytuję, i tu mi zabierają, i jak mogą, i tak dalej. No, wewnętrzny, wewnętrzny płacz był, natomiast. Ktoś podrzucił mi zasady, ktoś mnie przywitał, bo zrobiłem też trochę edycji tam militarnych, jak jakieś literówki. Nic, nic wielkiego tego po prostu, jak, jak czytałem i widziałem, że jest jakiś przycinek mm -hmm. czy coś takiego, to to poprawiałem. Więc e, ludzie mnie e, przywitali. I to, to była dość duża cecha, powiedzieć, że jeżeli bym chciał um, z kimś pogadać, to tu jest link do projektu Militaria. Um, później zwracano uwagi na, uwagę na moje błędy, że popełniałem błąd, ktoś to poprawiał i później pokazywał, hej, tak, tak poprawiłem mhm. um, twoją pracę. Więc to, to było bardzo cenne, bo... Ja w pewnym momencie, jak już stwierdziłem, dobra, to, to mogę trochę zainwestować czasu, to, to w taki sposób się uczyłem. Dla mnie, jeżeli ktoś mi wskaże błąd i jak, jak to poprawić, to jest bardzo cenne, bo ja wtedy kolejny raz tego błędu nie, nie popełnię. No, po to się pokazuje komuś błędy, tak. żeby tego tak. już nie robił więcej. Szczególnie jak ktoś widzi, że, no. że to jest autor, który będzie robił coś więcej. to tak. Szkoda po nim poprawiać, niech on sam od razu to zrobi może. <laughs> Było też tak, że, że wtedy rzeczywiście samo tworzenie haseł wyglądało inaczej, nie trzeba było, wystarczyło bibliografię na dole podać, nie, nie używało się tak mocno przypisów. Był inny styl, ale walki pomiędzy ludźmi wyglądały dokładnie tak samo. tak samo, To się mi, nie zmieniło. Nie, nie. To zawsze porównuję tworzenie Wikipedii do... Próbujesz napisać encyklopedię wraz z całym twoim blokiem. Mieszkasz w bloku, który ma, nie wiem, 20 czy 30 pięter, ma 8 klatek i ci wszyscy ludzie próbują zrobić jedną, e, jedną rzecz. I w, będą tam ludzie, którzy lubią ostrą muzykę i mnie przeszkadza, że sąsiad z dołu, trzy piętra z dołu wali w, w sufit, bo, bo, bo jest głośno. A będą ludzie, którzy po prostu chcą przychodzić i chcą się wyspać. Mhm. I e, jest tak, że jak masz szczęście, to w Twoim bloku mieszka dwóch specjalistów od języka polskiego, którzy Ci pomogą z, e, poprawić, ale na przykład nie będzie mieszkał żaden specjalista od fizyki i haseł z fizyki nie będziesz miał mhm. tak długo, aż nikt się nie wprowadzi. No A... tak, trzeba czasem poczekać. Ale tak. tych ludzi można znaleźć, prawda? Przecież jeśli wchodzisz na Wiki projekt jakiś konkretny fizyczny, na przykład o fizyce, no to tam znajdziesz tych ludzi. Na pewno, na pewno, wiem, że projekt chemiczny to przychodzi mi do głowy, że chemicy bardzo mocno zainwestowali dużo czasu też w takie podstawy w stylu jak zapisywać nazwy, jak to technicznie zrobić. Sorry, jak pisać. Tak, powinien. tak. Dużo takich, dużo takich. usiąść, przegadać, co powinno być, po czym wdrożyć jakieś zasady um, wśród wszystkich haseł. To, to, um, takie rzeczy też potrafią być, bo um, dajmy na to na polskiej Wikipedii ustawienie, żeby był dany sposób zapisu nazw okrętów, czyli na przykład ORP błyskawica i to błyskawica powinno być w cudzysłowach. W cudzysłowie. Mm -hmm. Więc. Dlaczego w cudzysłowie, a nie w kursywie, a nie dużymi literami? No To są zasady wewnętrzne, tak? E, w, w, pewnym momencie, w pewnym momencie e, to ustalono. Ja też pamiętam, że chodziłem od. E, kiedyś poświęciłem dwa dni, poszedłem po prostu do biblioteki i wyciągałem, stałem przy, przy regale i wyciągałem po prostu książkę po książce i zapisywałem w tej książce. Nazwa okrętu jest zapisywana, tak, nie wiem. Ze 100 książek po prostu mm -hmm. przyjrzałem, po to, żeby jak, jaki jest mieć argumenty. Tak, mm -hmm. żeby, mieć, żeby mieć argumenty. Pamiętam też, że, że pojechałem do. Um, jak się nazywał ten profesor w poradni językowej? Miodek? Nie, na B. Brak, bańko, brak, bańko, nie. bańko. Pojechałem, on chyba jest na Uniwersytecie Warszawskim, więc pojechałem specjalnie do Warszawy, umówiłem się z panem profesorem i, i tu, i właśnie przyszedłem z moją analizą, Aha. to było dla mnie coś takiego niesamowitego, że tak bardzo się wkurzył, bo on, on, on dał poradę, że w ogólnym przypadku, jeżeli zakładając, że nie ma żadnych reguł, to nazwy okrętów powinniśmy zapisywać tak. Ale. E, ale ja zauważyłem, że, że to, co widzę w książkach, jest czymś innym niż to, co on ma w czym o co on podawał w poradni językowej. Więc naprawdę pojechałem do Warszawy, umówiłem się z, z panem profesorem, e, pokazałem mu, jak jest, więc on przyznał mi rację, że no, jeżeli takie są dane, no to, 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 to... Czyli te argumenty nie tak. przedstawiłeś w Wikipedii, tylko temu profesorowi. Tak, tak. tak. Hmm? I co on eee, zmienił w takim układzie? No tam, tam doszło, jakby przyznał mi rację, natomiast do sa samej aktualizacji strony na poradni nigdy nie doszło, bo, bo ja już nie miałem jakby... E, udowodnienie jemu spowodowało, że ja już nie, 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 nie chciałem ponieść jeszcze tej pracy, że jeszcze napisać list do poradni no, i mm. tak dalej. Więc, e, Ale na, na Wikipedii m, przystaliśmy na dany sposób zapisu, co jest o tyle istotne, że w języku angielskim na przykład zapisuje się kursywą. Mhm. I, um, I bardzo często jest tak, że ludzie kupują z angielskiego na Polski, to właśnie kursywa to jest typowy, um, typowy problem, albo fałszywi przyjaciele. Um, czyli nie wiem. Forestal Class Aircraft jest klas, więc ludzie, jak tłumaczą na polski, to myślą, że to jest lotniskowce klasy Forestal. A to jest typu, bo klasa to jest lotniskowiec, a, a lotniskowiec typu Forestal czy Lexington to, jest, to już, jest, już jest typ. Więc, więc po, po takich drobnych rzeczach, e, wprost, jakby po, po dwóch zdaniach, czasem można się zorientować, że ktoś po prostu tłumaczy z angielskiego i się nie, 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 nie do końca zna na, na terminologii. Czasem po prostu czytając nagłówki nawet wręcz w, w gazetach, nie wiem, Łódź Podwodna. Łódź Podwodna to jest termin, który jest stosowany, był stosowany chyba tam do 30, 1938 roku, po czym później zmieniono na Okręt, na okręt Podwodny. Mhm, I od tamtego momentu już się stosuje tylko i wyłącznie Okręty Podwodne. No to 14 lat z Wikipedią tylko w Okrętach? To było... Z okrętów przeszedłem do jakichś takich bardziej technicznych, e, no obecnie właśnie. takich bardziej technicznych hmm. poprawek. E, swego czasu za, zaangażowałem się też w e, życie stowarzyszenia. Byłem wiceprezesem przez rok. E, co oddała mi Wikipedia jeszcze, to <noise> wikipedyści uwielbiają udowodnić, że ktoś się myli. Generalnie to jest. Cała Wikipedia to jest takie ucieleśnienie właśnie udowodnienia tego, że ktoś się myli. Ja moją pracą mogę włożyć w to, że napiszę hasło i udowodnię tobie, że ty się mylisz. I na, na Wikipedii, żeby udowodnić że właśnie tak jak z profesorem Bańko albo w kilku innych przypadkach, żeby udowodnić, że ktoś się myli, Trzeba włożyć bardzo dużo wysiłku. To jest, jest jakieś takie powiedzenie, że, żeby e, udowodnić, że coś jest bzdurą, trzeba włożyć 10 razy tyle wysiłku niż w powiedzenie tej bzdury. E, natomiast e, ja czasem, czasem coś mnie na tyle irytuje, że jednak włożę ten wysiłek i, e, i włożę tę pracę, żeby, e, żeby coś pokazać. A przez co musiałem się. Przełamać i nauczyć dawać prezentacje, ponieważ daję prezentacje na, na konferencjach polskich Wikipedystów. Zdarzyło mi się też dawać na, na międzynarodowych i jedno to, co, co mi dało, wiedziałem, że na przykład przy Wikipedystach ta prezentacja nie musi być, nie muszę być perfekcyjny, ale jak przyniosę i pokażę dane, to to to, czy się jąkam, czy, hmm. czy tam, nie wiem, mam wypunktowane wszystko od, od punktów zamiast ładną tabelkę, to, to nadal, jeżeli będę mówił prawdę, bo mam suche dane statystyczne, to, to, to jestem przekonany, że, że, że ludzi przekonam. Więc e, takie były moje początki e, dawania prezentacji. Pamiętam, nie wiem, jakieś prezentacje chyba w Chorzowie dawane w sobotę o 8 rano. To były momenty właśnie, w których konferencje się zaczynały o 8 rano w sobotę i to nie jest dobry moment, jak ludzie się zjeżdżali w piątek i tak towarzysko się spotykali. Eee, więc o 8 rano ludzie no, potrafili przyjść na kacu, a, a ja tu nagle wychodzę i mówię, hej, bo to co sobie myślicie, nie wiem, o wersjach przejrzanych, to, to nie jest właściwe, bo tu są dane matematyczne, mhm. jakieś średnie, coś tam. No, e, wtedy się nauczyłem, że, że, są, że nawet w życiu konferencji są momenty, w których lepiej to pokazać i gorzej. E, natomiast tak, wiki, Wikipedia zmusiła mnie do tego, żebym się nauczył kilku rzeczy, po to, żeby było mi lepiej z ludźmi współpracować. Właśnie umiejętność dawania prezentacji, umiejętność przygotowywania instrukcji. Bo, jeżeli ja chcę wprowadzić jakąś zmianę, to muszę ją opisać tak, żeby ludzie potrafili ją zrozumieć. Ja jestem informatykiem, więc um, posługuję się na przykład językiem angielskim albo um, językiem technicznym, więc pewne rzeczy są dla mnie oczywiste, chociaż też mam swoje ograniczenia, um, ale muszę to przygotować tak, żeby nie wiem. Profesor chemii albo gimnazjalista potrafili się z tym zapoznać i, i zrozumieć i zastosować. Tak. Mhm. Plus jest jeszcze to, że przez to, że jestem osobą techniczną, ale nie. Bardzo nerdem technicznym, takim, takim w połowie drogi, to potrafię tłumaczyć pomiędzy tymi dwiema grupami. Mhm. Czyli mogę, mogę wytłumaczyć ludziom nietechnicznym, o co chodziło tym informatykom, którzy tam coś ustawili i teraz mi nie działa. A też potrafię przetłumaczyć dla tych informatyków, że tam ludzie zawsze zakładali, że tak jest, a w tej chwili coś tam zmieniliście mhm, i już m. tego nie ma. Albo na przykład. Potrafię opisać problem w taki sposób, że oni to potrafią naprawić. Więc... No to myślę, że z Wikidata ci tutaj bardzo pasuje. Byłem, byłem swego czasu, byłem administratorem projektu, później. Bo teraz jest na fali Wikidata, bardzo dużo użytkowników wspiera ten projekt. Tak. I w pewnych obszarach jest, uważam, że jest przydatny bardzo dla. Dla, dla pytań w stylu, ile na polskiej Wikipedii jest, nie wiem, ile, ilu mamy polskich burmistrzów, mm -hmm. ile m, tego typu rzeczy, albo rzucenie na mapę, czyli nie wiem, gdzie w Polsce są elektrownie węgelowe, na przykład. Mm -hmm. da, da się w. No, nie powiem, że w prosty sposób, ale w, bo, bo zapytania potrafią być nietrywialne, natomiast da się w zautomatyzowany sposób przygotować to, w ta, to tak, że po prostu wchodzi się na jednego linka i wyświetla się mapa. Tu jest lista elektrowni w Polsce, tu jest lista elektrowni w Niemczech, i tak dalej. To wszystko e, korzystając z danych z Wikidanych. Wiki Problem jest na przykład, jeżeli chodzi o wprowadzanie danych. E, na poziomie prostym, czyli interwiki, to, to, to nie ma problemu. To jest po prostu jedno pole, wprowadza się linki i, i ten. Natomiast w przypadku okrętów, gdzie jest tak, że dany okręt jest uzbrojony w dane działo, ale to nie jest jedno działo, tylko mm -hmm. kilka dział, które są takiego modelu i wyprodukowane w takim roku i tak dalej, to te wymogi względem okrętów są... Akurat ta dziedzina na wiki danych jest Skomplikowana do wprowadzenia. Tak, tak to mówię. zostawiasz na później na razie. Tak, tak jest. E, popieram pracę na Wikidanych. Z swego czasu też, też tam mam ponad 100 tysięcy edycji bardzo mocno dziubałem w tym rejonie. Natomiast obecnie jest tak, że fundacja przygotowała narzędzie, które właśnie pokazuje mi te proste błędy i mam, mam duże parcie, żeby, żeby polska Wikipedia była. Prawdopodobnie jedyną dużą Wikipedią, w której te błędy są sprzątnięte, mhm. bo, 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 bo te strony specjalne, które, które fundacja przygotowała, mogą po prostu sprawdzić, jak to wygląda na innych wikipediach, no i wiem, że, że dalece nie wszystkie Wikipedie w ogóle tego w ogóle poruszyły ten temat. Mhm. Ja na polskiej Wikipedii starałem się to promować. W pewnym momencie też korzystałem z pomocy innych ludzi i, i obecnie prawie, że na horyzoncie widzę koniec właśnie takich poprawek w stylu: ktoś zapisał pięć tytułów nazw filmów, ale w jednym miejscu zapomniał, że kursywa też zaczął kursywa, ale nie skończył kursywy i później. Kolejny, nie wiem, pół strony hasła jest zapisane kursywą, bo ktoś nie zamknął kursywy przy, przy, tytule, um, przy tytule filmu. Więc pracuję przy tym od chyba półtorej roku. Udało nam się zmniejszyć liczbę błędów, łącznie z 700 tysięcy do obecnie. 100 tysięcy, przy czym tylko 12 tysięcy jest w artykułach. Pozostałe problemy, pozostałe 90 tysięcy jest, nie wiem, w, w, jak ktoś sobie pisze brudnopis, hmm. albo w kawiarenkach, albo, albo w innych istotne. takich. No więc, nie w przestrzeni głównej. Tak, więc e, zakładam, że po półtorej roku w tej chwili uważam, że jakby dobrze do tego usiąść, to może miesiąc, dwa, i, i, i na polskiej Wikipedii nie będzie już takich, um, takich problemów. U, już 40 minut rozmawiamy. To ja jeszcze mam ostatnie pytanie na koniec. Tak. E, powiedz mi, jakie jest Twoje najfajniejsze doświadczenie w ciągu tych 14 lat z Wikipedią, związane z Wikipedią. <grym> Bo rozmawialiśmy o tym przykrym mm. doświadczeniu, tak? Potem mm. mówiłeś, że jednak wyciągnięto do ciebie ręce, rękę, tak? I też poczułeś się e, jak gdyby członkiem społeczności tak. dosyć szybko. Tak, no z Wikipedią różne są przyjemne rzeczy. Bo na przykład mogę spokojnie powiedzieć, że dostałem pracę, bo, bo, bo byłem doświadczonym edytorem Wikipedii, bo, bo dostałem pracę w firmie Wikia, czyli jakby w. Podobnym podejściu do, do tworzenia stron, tylko w innej tematyce, bo byłem testerem oprogramowania i jednocześnie administratorem Wikipedii, więc, więc jakby miałem doświadczenie w tym. Poznałem dość dużo rzeczy związanych z prawem, bo zaangażowałem się w, w działalność stowarzyszenia, przez co takie rzeczy jak nie wiem. Chociażby wybory... O! To było dość mocno ciekawe, mhm. ponieważ jedyny raz w życiu, gdy startowałem do wyborów... Na, no, jako do, kandydat. Jako mhm. kandydat. I to, to było bardzo ciekawe uczucie. Bo jest moment, w którym ludzie wypełniają te głosy i ja już wiem, że nic nie mogę zrobić. Po prostu jak mnie wybiorą, to mnie wybiorą, a jak nie, to nie. I zdałem sobie sprawę, jak bardzo to... Jak bardzo to jest problematyczne, jeżeli jest się politykiem, bo, bo, bo jasne, można przeprowadzać te wszystkie zakulisowe rzeczy, że tak, przekonam cię, że będziesz na mnie głosował, ale przychodzi ten moment, w którym po prostu ludzie biorą te długopisy i kartki w rękę i, i dokonują wyborów i nie, już w tym momencie nie masz żadnego wpływu. I twój najbliższy kolega może głosować na ciebie, a koleżanka z prawej na przykład nie lubicie i nie zagłosuje na ciebie. Więc, więc to było bardzo, to było uczucie, które mam świadomość, że jeżeli byłbym gdzieś indziej, to prawdopodobnie nie, nie miałbym szansy na um, tego doświadczyć. Um, Daje mi też satysfakcję to, że na przykład można zrobić ze mną podcast. <śmiech> <śmiech> Bo dalece, dalece nie jest to coś, co zwykle się dzieje w testowaniu oprogramowania. Jest też to jest dobry temat do rozmów towarzyskich. Bo tak jak mówiłem o rozmowach rekrutacyjnych, że zawsze ludzi to interesuje, tak samo, tak samo jeżeli nie wiem, jest impreza, siedzimy, pijemy piwo, albo coś bezalkoholowego i. Pojawia się, ta, no dobra, to co ty tam robisz? Biegasz, skakasz czy co? Nie, ja jestem administratorem polskiej Wikipedii. A, no to od razu chyba. I od, od, razu, od, <grym> razu jest, od razu jest temat, um, żeby rozmawiać, i, i jest, to coś, co, jest to coś, co wyróżnia mnie z tłumu. Mhm, Bo nawet jeżeli daję prezentację on, z testowania oprogramowania, to przedstawiam się, że dobra, jest tam Piotr Gackowski, mam tam. 12-13 lat doświadczenia w testowaniu, ale nazwy firm, w których pracuję zwykle nie, nic wam nie powiedzą, więc tu ja jestem administratorem polskiej Wikipedii, więc jak za miesiąc będziecie wspominać tę prezentację, to pamiętajcie da, to był ten koleś od Wikipedii. Tak. Ze swojej strony mogę jeszcze powiedzieć: O, miałem satysfakcję, że pewna gazeta stwierdziła, że jestem założycielem Wikipedii. No. Co zaprzeczam, ale, ale mam na to źródło, mam, wyszło w jednej z pomorskich gazet, że, że jestem założycielem Wikipedii. No to miłe na pewno. Tak. No dobrze, to bardzo ci dziękuję za, za to, że przyszedłeś tutaj do mikrofonu i podzieliłeś się swoimi doświadczeniami. Myślę, że to może być bardzo ciekawe dla ludzi, którzy są właśnie na przykład w tym dołku na początku, tak? Że mhm. coś stworzyli, ta ich praca została odrzucona, no i myślę, że po, po tej rozmowie z chęcią skonfrontują się ponownie i spróbują ponownie zadziałać. To co tym... jest ważne, nie musicie zajmować się wszystkim. Znajdźcie sobie coś, co lubicie. W moim, w moim to były okręty, ja siedziałem po prostu przy okrętach i to nie jest tak, że niczym innym się nie zajmowałem, ale na przykład nie koncentrowałem się na czołgach. Dla mnie, dobra, to ja usiądę i będę pisał okręty i tyle. Ja usiądę i będę robił podcasty. Tak. <laughs> więc każdy może znaleźć swoje miejsce i można połączyć Wikipedię, bo Wikipedia jest no, zbiorem ludzkiej wiedzy, więc tak. myślę, że każda dziedzina tutaj gdzieś jakieś swoje miejsce tak. znajdzie. Nawet taka wydawałoby się odległa, jak tworzenie audycji, prawda? To też jest, tak. też jest możliwe. Można filmy tworzyć dla Wikipedii również. Nawet, nawet z dziedziny medycznej. <laughs> Piotr Kazakowski był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To był podcast Wikiradia z serii pod tytułem Jak Wikipedia zmienia świat? Zapraszam do subskrybowania w czytnikach podcastów. Główne z nich to Spotify, Apple Podcasts i Google Podcasts. Odcinki podcastu można również pobrać z Wikimedia Commons, gdzie znajdują się w kategorii Wikiradio. Ja nazywam się Borys Kozielski i dziękuję za uwagę, a gdybyście chcieli się ze mną skontaktować, to zapraszam poprzez e-mail boryskozielski.wikiradio.org lub przez Wikipedię. Nazwa użytkownika, którą się posługuje, to moje imię i nazwisko. Do usłyszenia.